Prowadziliśmy do Jezusa ludzi w ich domach, którzy byli oporni. Oni mówili, nie, nie mogę przyjąć Jezusa. Dlaczego? Nie, nie mogę. Zrobiłem złe rzeczy. Nie rozumiecie tych złych rzeczy, które zrobiłem. Może nie rozumiemy tych rzeczy, które ty zrobiłeś, albo gdzie byłeś, ale wiemy, co Jezus zrobił i gdzie On był. On był na krzyżu Kalwarii i to, co On zrobił i to, gdzie On był, anuluje to, co ty zrobiłeś i gdzie byłeś i prowadzi cię do zbawienia. A więc ten człowiek zamordował kogoś. On był członkiem gangu. Został zbawiony po mniej więcej 20 minutach. Poszliśmy dwa domy dalej i nasza drużyna usługiwała tam. I młody człowiek i jego rodzina, która była tam, płakali i palili świece. Tam była tragedia i oczywiste było to, że są uderzeni bólem, ale nie wiedzieliśmy dlaczego. A więc nasz zespół pojawił się tam, doprowadził ich do Jezusa, do uwolnienia i dowiedzieliśmy się później, dlaczego mieli złamane serca. Mieli złamane serca, ponieważ członek gangu, mieszkający dwa domy dalej, zabił członka ich rodziny. Kolejne świadectwo. Pojawiliśmy się w domu, gdzie mężczyzna i kobieta byli na zewnątrz. Oni pracowali nad tym domem. Mężczyzna budował ścianę z betonu. Oni tak naprawdę nie chcieli, żeby im przeszkadzać. Byli w średnim wieku. Od razu było widać, że są oporni. Pastor był z nami. Po jakimś czasie doprowadziliśmy ich z powrotem do Jezusa, bo oni byli wierzącymi, ale odpadli. Oni wrócili do Jezusa. Pomodlili się z naszym zespołem. I natychmiast kobieta histerycznie załamała się, szlochała i płakała. I zapytaliśmy, dlaczego płaczesz, co się stało? Ona powiedziała, ostatniego wieczoru mój mąż groził, że mnie zabije i ja zamknęłam się w łazience. I wołałam do Boga i powiedziałam, Boże, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, poślij kogoś do mojego domu. Pokaż mi, że Ci na mnie zależy. I dzisiaj wy, misjonarze, przyszliście. I ten pastor, który jest z wami, on był kiedyś naszym pastorem, ale my uraziliśmy się nim i opuściliśmy Kościół. To są prawdziwe historie, prawdziwe życia. Moja żona poszła z pastorem w Bacabal w 2017. I ten pastor, wiecie, on nie był przywyknięty do ewangelizacji. Zajmował się głównie pastorowaniem. I oni poszli razem. W tamtym czasie miasto Bacabal miało ponad 50% bezrobocia. Ponad 50%. Trzeci świat. Więc ona poszła razem z pastorem i powiedziała, pastorze, proszę, podziel się. On się czuł trochę niekomfortowo, troszeczkę zwlekał i kobieta spojrzała na niego i powiedziała, chwileczkę, czy ty jesteś tym pastorem, który pojawia się w telewizji o tej godzinie? On powiedział, tak, jestem w telewizji czasami. Tak, jestem. I wtedy, jako para, mąż i żona, oni zaczęli opowiadać mojej żonie w języku portugalskim. Powiedzieli, wiesz, byliśmy tak bardzo zniechęceni. Ostatniego wieczoru tak naprawdę podjęliśmy decyzję, że dzisiaj weźmiemy trutkę na szczury i zabijemy się. Ale wy dzisiaj tutaj przyszliście. I moja żona powiedziała, czy rozumiecie, że wczoraj duch śmierci przyszedł i złożył wam wizytę, ale dzisiaj duch życia przyszedł, aby was nawiedzić. I oni oddali swoje serca Jezusowi, zostali chwalebnie zbawieni i stali się częścią lokalnego kościoła. Dlatego jest tak ważne, aby chodzić od domu do domu, od serca do serca, od rodziny do rodziny. Mamy ludzi, którzy mówią, ale ja nie jestem kaznodzieją, co mogę zrobić na polu misyjnym? A ja mówię, a jesteś w stanie objąć kogoś ramionami, spojrzeć im w oczy i kochać ich? Bo jeżeli potrafisz to zrobić, to możesz być misjonarzem.